Hubert, jesteśmy tuż po meczu na szczycie, w czwartej kolejce. Zdecydowane wasze zwycięstwo, ale początek spotkania pokazał, że łatwo nie było. Jakie są twoje odczucia? Tak jak mówisz, ciężki początek. Przyszli do szkoły rywale zdziesiątkowani w sześciu. Jeszcze tam kolega w trakcie meczu wypadł, także kończyli mecz w pięciu. No, Mierzeje z kontuzjami, także też na pół gwizdka. Początek ciężki, druga kwarta nadgodziliśmy, trzecia odjechaliśmy i już potem egzekucja. W drugiej kwarcie, tak jak mówisz, między 15 a 20 minutą 20 do 7, do 7 ran, to chyba zdecydowane, ale powiedzmy sobie prywatnie teraz osobiście, media donoszą, facebookowe wasze, że Hubert Krupa jest w gazie, czy to prawda? O, ciężko powiedzieć, no nie wiem, patrząc na statystyki chyba troszeczkę tak, aczkolwiek ciężka ta hala dla mnie jest pod względem rzutu za trzy. Ostatnio miałem z tym progres, a tutaj na tej hali dalej jest regres, także no nie siedzi mi na tej obręczy zbytnio, ale gwiazdy, reszta jest, także... 23 punkty dzisiaj, 14 zbiórek, a co do regresu i nietrafiania za trzy od deski, to pogadaj z Mirkiem Satorą, bo tam chyba dzisiaj 3 na 15. Nie, mnie nikt nie przekona do rzucania za trzy od deski, nie ma takiej opcji nigdy, także... No nie, Mirek 3 na 15, tak? Chyba tak. On źle zaczął, on miał chyba 0,7. Trafił jedną na czysto, a tak to wiesz, na początek dramat. Pierwszą kwartę się zdenerwował, posadził się na ławce i dużo tam mówił wtedy o tych rzutach za trzy, no ale rzeczywiście nie siedziało. Mój dlatego też rywal nam troszeczkę odjechał. O tych punktów Mirka brakowało. Myślami finał już, czy jeszcze mecze grupa? Nie, jeszcze grupa spokojnie. Potem ćwierćfinał i półfinał jest 19-20 czerwiec, tak? No właśnie, ja tutaj będę miał prawdopodobnie problem, bo się wybieram do Sewilli na Polska Hiszpania, także możliwe, że chłopaki beze mnie będą musieli sobie radzić. Nie będzie czarteru dla ciebie? Nie, może Mirka zagadam, może naszego sponsora, może coś z tego będzie, no. Zobaczymy. W każdym razie powiedz mi, ćwierćfinał się mieszamy z tamtą grupą? Mieszamy się z tamtą grupą. Wymieszałeś się już i chcesz kogoś? Nie patrzyłem kompletnie. Wiem, że tylko na pierwszym miejscu tam będzie kończyła drużyna Nikodema, tak? To raczej tak, bo widzę, że wysoko wygrywają. Nie mam pojęcia, jak to na czwartym miejscu, bo my raczej to pierwsze zajmiemy już teraz po tym zasadniczym. Także ten ćwierćfinał jednak powinien być do przodu, półfinał, zobaczymy. To już jest mecz o coś, także różnie może być.